Julia Żugaj spięła się o to. Był wtedy w domu X asystent jakiejś Julki Żugaj, nie? Ja nawet Klaudii zapytałem, ej, na chuj to ubrałaś? Zapytałaś, czy możesz? A ona tak. I mam to nagrane, nie? Że ona mówi, tak, zapytałam tego asystenta, tak, i Kuba. I Kuba też przy tym był i pozwolił Klaudii założyć ten strój. A Julka Żugaj dzisiaj... Nie szanujecie moich rzeczy! Dlaczego założyliście strój kaczuszki? To jest, kurwa, brak szacunku zakładać. I my jej tłumaczymy, kurwa. Pytaliśmy, pozwolił, nie? Gość pozwolił. I wiecie, ja się wkurwiłem, bo mówię, to jest brak szacunku, tak? A jak my czekamy już chyba półtorej miesiąca, że Julia Żugaj i Monika Kociołek przyjadą i wezmą swoje rzeczy, które zagracają dalej dom. Nie możemy korzystać z wszystkich pokoi, bo dalej leżą jakieś rzeczy. Julki Żugaj to leży jakaś jeszcze klatka po chomiku, czy tam po króliku. To dla nich to już jest okej, nie? Nie wiem, kiedy zabiorą te rzeczy, ale czekamy i czekamy. A ona zrobiła spinę, że Klaudia założyła strój kaczuszki. Mimo, że zapytała, czy może założyć, i gość pozwolił. Jeżeli, Julko Żugaj, to jest taki problem, to my ci odkupimy ten strój kaczuszki. Jeżeli uważasz, że jest skażony teraz, że Klaudia go nosiła 20 sekund. I wyjebać im te rzeczy na śmietnik i tyle. Ja dzisiaj napisałem Julce Żugaj, nie? Że jeżeli już tak wyskakuje z jakimś szacunkiem i oskarża nas o brak szacunku, bo Klaudia założyła jej kaczuszkę po tym, jak zapytała, no to ja jej daję tydzień na odebranie rzeczy, później wypierdalam wszystko na śmietnik. Tak jej wprost napisałem.